Coursing to terenowe wyścigi hartu, w których startować mogą psy wszystkich ras hartów, grupa 10 FCI oraz psy z grupy 5. Zawody odbywają się na naturalnym terenie, zwykle jest to łąka. Drzewa, krzewy i naturalne przeszkody wynikające z ukształtowania terenu są pożądane, o ile nie stwarzają niebezpieczeństwa dla zwierząt. Długość trasy dla harcików włoskich powinna wynosić od 400 do 800 metrów, zwykle jest to dystans około 700 metrów. Aby wziąć udział w zawodach coursingowych, harcik włoski musi spełniać pewne warunki formalne. Między innymi posiadać rodowód uznany przez FCI, posiadać ważną licencję wyścigową, osiągnąć wiek około 15 miesięcy, górna granica wieku to sezon, w którym pies kończy 8 lat. Mieć określoną wysokość w kłębie, maksymalnie 38 cm dla klasy standard i powyżej 38 cm dla klasy sprinter. Psy startują parami w czaprakach, czerwonym i białym. Przynęta, zwykle folia plastikowa, czasami dodatkowo z kawałkiem króliczej skórki, ciągnięta jest po ziemi pomiędzy rozstawionymi na trasie rolkami. W czasie wyścigu sędziowie oceniają bieg hartu według 5 kryteriów. Za każde mogą przyznać maksymalnie 20 punktów. Oceniana jest szybkość, zaciętość pościgu, inteligencja, zręczność i kondycja. Hart powinien być szybki na całej długości trasy, a w szczególności w ostatniej fazie przy chwytaniu wabika. Powinien dobrze się rozciągać i biec nisko. Bardzo pożądanym w biegu jest tak zwane ponowne wychodzenie na prowadzenie. To sytuacja, gdy hart znajdujący się na drugiej pozycji przyspiesza tak bardzo, że zrównuje się ze swoim sparring partnerem i wyprzedza go. Zaciętość to między innymi ogromne skupienie harta na starcie. Ciągłe napieranie na wabik w biegu i rzucanie się na niego, nawet z utratą równowagi. Inteligencja pozwala psu obrać taką trasę biegu, która doprowadzi go do pozycji potrzebnej do schwytania wabika, na przykład przez przecięcie mu drogi ucieczki. Zręczność harta to przede wszystkim odpowiednie zwroty ciała spowodowane ruchem wabika. Kondycja psa to natomiast zdolność zachowania siły do i po pokonaniu całej trasy. Dobra kondycja wpływa również na szybkość i zwrotność na całej długości biegu. Każdy pies odbywa 2 biegi, a zdobyte punkty sumuje się. Jeżeli 2 lub więcej uczestników uzyskało taką samą ilość punktów, po 2 biegach wyższą lokatę uzyskuje pies, który uzyskał większą liczbę punktów w drugim biegu.